Przestęp dwupienny jest rośliną wieloletnią i dwupienną. Jedne osobniki mają kwiaty żeńskie, a drugie tylko męskie. Czasem, choć dość rzadko, uprawiany jest jako ozdobna roślina okrywowa oraz w kolekcjach roślin leczniczych. Poza ogrodami spotykany jest w zaroślach, a także zdziczały w sąsiedztwie terenów zamieszkałych. Cała roślina, łącznie z owocami, jest dość silnie trująca. Jego łodygi osiągają długość do 4 metrów. Owocem jest czerwona jagoda, natomiast jagody w kolorze czarnym posiada przestęp biały. Przestęp dwupienny kwitnie od czerwca przez całe lato, ale najintensywniej w lipcu. Posiada drobne, owłosione kwiaty w kolorze bladozielonkawym. Jest rośliną miododajną. Kwiaty produkują nektar i pyłek. Do kwiatów przylatują różne gatunki małych i średniej wielkości pszczół samotnic, a także nielicznie pszczoły miodne i czmiele. Wśród pszczół samotnic zobaczymy śliczną pszczolinkę przestępówkę. Zwraca ona uwagę przednią częścią odwłoka, która jest w kolorze czerwonym, oraz żółtymi szczoteczkami do zbierania pyłku. Przestęp jest dla niej główną rośliną pokarmową. W uprawie przestęp dwupienny wymaga postawienia podpór, ponieważ jest rośliną pnącą.